Cześć wszystkim, niedziela, godzina 12.00 i bardzo chciałbym, żeby to był smutny żart i bardzo chciałbym, żeby ta miniatura to była clickbait i bardzo bym chciał, żeby tak nie było. Ale niestety tak jest. Opowiem wam dzisiaj historię ku przestrodze. Serię, czyli patologia polskich warsztatów, patologia autohandli, czy rozmowy o ASO i tak dalej, jakby bardzo szybko sprowadziła mnie na ziemię w momencie, kiedy sytuacja dotknęła mojej osoby. I żeby tą historię uporządkować całą, zacznę ją po prostu jak spektakl. Podzielę ją na różne akty, bo były akty miłe i były akty, które sprowadziły mnie do tego stopnia, że zostałem podstawiony pod ścianą i zostałem zmuszony po prostu powiedzieć prawdę, jak jest i tak dalej. Słowem wstępu, dlaczego nie mówiłeś, że kupiłeś sobie, że Cadillac jest twój, czy że Ram TRX jest mój? Jakby na moim małym kanale to wyjaśniałem z samego początku. W dobie tego, co się dzieje na YouTubie, sztucznego lansu, flexowania się, pożyczania samochodów, pokazywania, co się ma i w ogóle i tak dalej, gdzieś tam byłoby mi już nie w smak pokazywanie, że kupiłem sobie na przykład TRX-a. Jakby reakcja ludzi też nie do końca. Ten kanał tutaj na Miłośnikach jest po to, żeby prowokować, więc wolę się wypowiadać z osoby trzeciej. Ale słuchajcie, zanim do aktu drugiego, zostańcie do końca, bo na końcu poza smutną historią, no bo najłatwiej parzyć się na własnej pupie, ale dobrze, trudno, tak się zdarza. Będą też i okazje, i nie tylko okazje, i będzie naprawdę fajnie, więc zostańcie. Kolejna rzecz, przede wszystkim ja samochody tego typu, takie właśnie jak Ram TRX, traktuję inwestycyjnie, dlatego że pozbyłem się Hellcata, pozbyłem się Rama, na żadnym z tych samochodów nie straciłem, zarobiłem, przeinwestowałem to po prostu w następne auta, czyli to był TRX. Tutaj był zamysł taki, że po prostu mi się od zawsze marzył Escalade, więc jedno auto wymieniłem jako auto inwestycyjne z inwestycyjnego, czyli ulokowanie gdzieś tam gotówki i spełnienie marzeń, a drugie po prostu było spełnieniem marzeń. I tak z początkiem roku bieżącego, gdzieś na przełomie stycznia i lutego trafiłem do wrocławskiego dealera Rama, Cadillaca, czyli serwis też Opla, Chevroleta i tak dalej. Hornet Wrocław. To jest taka firma gdzieś tam na obrzeżach Wrocławia. Niektórzy widzowie wiedzieli na vlogach, że szukałem Cadillaca, że szukałem dealera, czy jest w ogóle dealerstwo w Polsce. Okazało się, że jest dealer europejski, że tutaj też sprzedaje na terenie Polski poprzez tam jeden, czy dwa, czy trzy salony też Cadillaki. Kiedy oglądałem Cadillaca przed zakupem, niesamowicie spodobał mi się ten samochód. Okazało się, że stoi też właśnie Dodge Ram TRX. No, że wiedziałem, że prawdopodobnie swojego Hellcata mogę już sprzedawać, będę sprzedawał i Rama też będę sprzedawał, to wymieniłem dwa auta na jedno, a jedno po prostu wziąłem. Czyli w sumie dwa auta zrzuciłem z półki od siebie i dwa nabyłem. Tyle, jeżeli chodzi o sam zakup. Sam zakup samochodów, ten samochód wziąłem na siebie, drugi samochód wziąłem na drugą firmę. Był naprawdę fajny. Mega sympatyczni ludzie na początku, sprzedawca sympatyczny, ekipa cała sympatyczna i też widzowie się okazało. Było naprawdę mega. Podejście spoko. Kilka fuck-upów było, jeżeli chodzi o samo załatwianie leasingu, ale to w ogóle chyba się nadaje. Też wyszła sprawa, że na osobny odcinek o leasingach, co tam się dzieje. Oczywiście winnych jest wiele osób, przede wszystkim też ja, ale zależało mi na tym, żeby mieć w miarę te auta już u siebie o czasie, więc godziłem się na takie rzeczy, jak chociażby podpisanie umowy leasingowej bez podpisania warunków gwarancji, które zresztą były po niemiecku. Na tym się uczę. Słuchajcie, zacznijmy od TRX-a, czyli skończmy, może zanim skończę jeszcze rozdział pierwszy, to powiem tak, samo za kupienie pojazdów było mega pozytywne, TRX-a odebrałem z salonu, Cadillac został przywieziony do Gdańska, do salonu Opla i Cadillaca miesiąc później odebrałem z salonu Opla w Gdańsku i do tej pory było wszystko naprawdę cudownie, więc pierwszy epizod jako obsługa klienta i tak dalej była mega pro, mega było to fajne, więc pierwszy epizod zamknijmy i przejdźmy do epizodu drugiego. Tutaj niestety zaczyna się dość ciekawa historia, bo o ile dobrze wiecie, że nowe auta mają prawo się psuć, era pandemii, era produkowania części, nie wiadomo jak, co idzie.
Tudzież nie było dla mnie zaskoczeniem, że kiedy odebrałem w lutym TRX-a, w dzień odbioru po przejechaniu 200 km TRX się zepsuł. Wyskoczyła choinka błędów w postaci, nie wiem, awarii czujnika ciśnienia do ładowania i tak dalej, i tak dalej. Samochód kazał zjechać gdzieś tam na bok. Dopiero jak go włączyłem, wyłączyłem, zaczął jeździć normalnie, no bo niestety miał tryb awaryjny, obniżył moc, nie dało się jechać. Sytuacja zagrażająca, tym bardziej na autostradzie, gdzie to auto pojechało już gdzieś tam w trasę w Polskę, żeby sobie od razu ten motor dotrzeć, zrobić luźno te 1000 km. Gdzieś tam oczywiście tutaj się wykazali, osoby sprzedające wykazały się mega przytomną głową i w Katowicach do zaznajomionego teoretycznie serwisu mnie skierowali, tam zostały błędy usunięte, jakieś aktualizacje zostały porobione. Jakby nie wnikam w rozkład sił między serwisami, bo tam ten jeden serwis mówi, że to auto w ogóle tak nie powinno wyjechać, nie powinno być zostać wydane. Uważam, że to mogą być po prostu jakieś tam przepychanki między. TRX po okresie dotarcia, jaki miał gdzieś tam na poziomie 1500-2000, wykazał się bardzo ciekawą następną awarią, choć pierwszej awarii nie umiano usunąć. I zacząłem go serwisować już w Dodge'u w Gdańsku, w Wejherowie. To pierwsza awaria, nikt nie wiedział, co jest przyczyną. Przyczyna była prosta, jest do tej pory bardzo prosta. Słuchajcie, samochód ma ograniczenie prędkości do 160 licznikowych, czyli gdzieś do 150 paru. W momencie, kiedy jedziesz na przykład 140, chciałbyś jednak dodać gazu, żeby zjechać gdzieś albo coś, za wysoko przeładowywuje bieg, w związku z tym kompresor nadmucha mega dużo powietrza, dochodzi do momentu odcięcia, odcina mu paliwo, widzi zbyt dużo powietrza, jest prosty błąd. Wystarczy blokadę prędkości przesunąć w prawo albo w lewo, żeby nie było tak chamskiego strzału na samej końcówce biegu. No, ale nie mi to tutaj jakby oceniać. Nie? Wyszła następna awaria TRX-a, która no niestety trapi go do dziś. TRX, i to jest chyba normalne w nowych ramach i w TRX-ach i tak dalej, cierpi na bardzo dużą wadę w postaci wyłączającego się notorycznie i niedziałającego ekranu głównego samochodu. Samochód przestał w Gdańsku na serwisie. Było kontaktowane z importerem, z KWA, żeby rozwiązać ten problem. Tygodniami czekali na odpowiedź. Pierwsze rozwiązanie, jakie zasugerował importer, czy tam też producent, tudzież to wyjąć deskę rozdzielczą, znaleźć tam jakiś kabel. Kierownik serwisu w Gdańsku absolutnie się na to nie zgodził. No, dlatego, że raz wyjęta deska spowodowałaby to, że ponowne jej założenie, jakby spasowanie byłoby niemożliwe, więc auto było, delikatnie mówiąc, no nie jest to takie rozwiązanie, jak powinno być. Nie? Monitor nie działa do dziś. Powodowało to we mnie jakąś tam pewną frustrację i jakby dużo informacji wypływających do sprzedającego, że niestety no mam pojazd niesprawny, cały czas jest problem z wyświetlaczem, bo no, teoretycznie niepotrzebny mi wyświetlacz do jazdy, prawda? Okej, tylko ten wyświetlacz steruje w samochodzie wszystkim. Klimatyzacją, wszystkimi ustawieniami, funkcjami itd., itd. Jest to jakby niezbędne do funkcjonowania normalnego samochodu. Od radia, po wszystko inne. Problem też tyczy się w Skodach. I jak potem się dowiedziałem, przechodząc zaraz do historii Cadillaca, bo to jest właśnie główna, najciekawsza historia, jak potem się dowiedziałem, no występują to też, występuje ta awaria też w nowych ramach i też szuka się rozwiązania, wysyła się wyświetlacze na testy. Okej. Okay. Gdzieś tam RAM zakończył swoją historię, w międzyczasie odebrałem Cadillaca. Przed urodzinami, gdzieś tam koniec lutego, odebrałem Cadillaca z Gdańska. Samochód w dniu odbioru, nie zwróciłem uwagi na parę rzeczy, ale to o tym powiem zaraz, jakby nie było żadnego problemu. W momencie, kiedy jechaliśmy z Gdańska do Kościerzyny, ku mojemu zdziwieniu samochód wpadał w duże wibracje. Ja wiem, że zaraz historia z Mercedesa wam się przypomni, ta z Polski, ale ta historia się wydarzyła i ta historia trwa teraz tutaj. Samochód został odebrany, wykazał się niesamowicie dużymi wibracjami, tak jak wyjechał z salonu, czyli na oponach uniwersalnych, ponieważ Cadillac też uważa, że opony uniwersalne to jest najlepsza rzecz, jaka może być na świecie. Ale wiedziałem, że samochód dość długo stał na wystawie, więc spodziewałem się, że wibracje mogą być spowodowane tak faktycznie tutaj oponami, że wiecie, zleżały opony w jednym miejscu, zrobiły się kwadratowe. Chciałem kupić opony do Cadillaca, więc skontaktowałem się ze sprzedawcą we Wrocławiu, żeby mi tak owe opony sprzedał. Stwierdziłem, że dam zarobić i w ogóle. Usłyszałem, że tak owych opon na terenie Unii Europejskiej czy tutaj w Polsce nie ma. Cadillac tak owych nie sprzedaje. Mogą zostać mi sprzedane o innym rozmiarze, co może powodować utratę gwarancji. Sytuacja totalnie dla mnie niezrozumiała.
dużo problemów przy leasingu, dużo problemów przy rejestracji, a jeszcze problem wyszedł w tym momencie z oponami. No, okazało się, że taki rozmiar występuje, więc zakupiłem opony zimowe. Oczywiście zanim to wszystko zrobiłem, napisałem do sprzedawcy SMS-a z listą rzeczy, dlatego że po około 1000-2000 km, co nastąpiło? Poza gigantycznymi wibracjami, które naprawdę były nieznośne, napisałem SMS-a o treści, że niestety jest problem z Cadillaciem. Na pytanie, jak mi się jeździ, odpowiedziałem tak jak jest, że jest problem z Cadillaciem, ponieważ wpada w niemiłosiernie duże wibracje, które są bardzo mocno wyczuwalne z przodu, mega mocno wyczuwalne na środku, a z tyłu, na trzecim rzędzie siedzeń, praktycznie nie da się siedzieć. Również napisałem, że może jest to spowodowane przez opony, więc niedługo zakupię opony, przełożę opony na zimowe i może te wibracje ustaną. A potem jeszcze dopisałem, że niestety jest problem, ponieważ konserwacja podwozia odpada, co może Stasiu tutaj wrzucić na zdjęciach. Auto, które miało przejechane 2000 km, gubiło konserwację podwozia jak nową skorupę i łuski. Natomiast doszły takie ciekawe rzeczy, jak okazało się, że przód jest tak średnio spasowany, ale to nie jest problem, no bo to jest do ogarnięcia na blacharni. Klapka wlewu paliwa, no też jest, bym tak bardzo powiedział, średnio spasowana, o czym też w odcinku pokazując Cadillaca napomniałem. Oraz już po odcinku z Cadillaciem zaczął harczeć jeden z 30 kilku super nagłośnieniowych głośników i doszła usterka, która też jest dość poważna. Samochód wykazał się awarią układu pneumatycznego. I teraz, jeżeli mówimy o układzie pneumatycznym, Cadillac skonstruował Escalade w ten sposób, że tryb zerowy, bo mamy cztery tryby pracy zawieszenia, tryb parkingowy, to jest tryb parkingowy, samochód się opuszcza maksymalnie, tak jak w tej pozycji teraz. Kiedy chcemy jechać, samochód się podnosi na pozycję drugą i to jest pozycja typowo do jazdy, do przemieszczania się i tak dalej. I potem następuje jeszcze pozycja trzecia, w której to samochód może poruszać się do 80 na godzinę bez blokowania żadnych napędów, bez niczego, na drogach polnych lub na bardzo dziurawych drogach lub przy jakichś tam ekstremalnych podjazdach. No i funkcja czwarta zawieszenia, która służy do typowo terenowej jazdy, chociaż to nie jest terenówka, ale mówię o typowo terenowej, gdzie włączają się tak zwane półbiegi, blokuje się wszystko, auto się bardzo wysoko podnosi i tam można jechać kilkadziesiąt kilometrów na godzinę, nie więcej. Niestety Cadillac okazało się, że żadnego trybu powyżej drugiego nie chcę wrzucać i o ile na początku jechałem z kompletem 4-5 pasażerów, mogło to wskazywać na jakieś ustawienie typu, żeby nie przekroczyć DMC, czyli 3,5 tony, nie dziwiło mnie to, o tyle problem się pojawił w momencie, kiedy jechało się w dwie osoby lub uwaga, problem się też pojawiał, kiedy jechało się samemu. Cadillac po prostu ni stąd, ni zowąd zgłaszał, że zawieszenie jest przeładowane i niestety nie można podnieść. Niezależnie od ilości kilometrów i dnia. Sytuacja występuje randomowo. Z całą listą tych rzeczy, gdzieś tam koło marca, stwierdziłem, że jak już zrobię porządek z jednym autem, żebym miał czym jeździć z TRX-em, to Cadillac zostało zasugerowane, żebym oddał go do Wrocławia, do firmy Hornet i tam zostaną te usterki usunięte. I to też jeszcze brzmiało spoko. To też brzmiało jeszcze spoko i tu się historia jeszcze nie rozgrywała, więc czekałem, aż TRX zostanie ogarnięty. Ja też troszeczkę dużo jeździłem w międzyczasie, więc trwało sobie to na przełomie kwietnia. Na koniec gdzieś zostało auto umówione na serwis i auto na serwis, słuchajcie, zostało umówione, już wam mówię, teraz trzeba tu już być merytorycznym bardzo. Niestety sprawa się szeroko zakrawa. Przyjęte zostało 5 maja. Na serwis było umówione chyba tydzień później, z tego co każe 12 maja. My niestety do sprzedawcy napisaliśmy, że nie jesteśmy w stanie dostarczyć na datę przewidzianą przez nich na przyjęcie, więc dostarczymy samochód wcześniej, co nie jest żadnym problemem. I tydzień ponad wcześniej poinformowaliśmy, że tego i tego dnia zjawimy się oddać Cadillaca. I tutaj epizod rozpoczęcia się dziwnych awarii można zakończyć i przejść do działu trzeciego, który jest działem, który rozpoczyna wszystko, czyli oddanie Cadillaca na serwis Hornet Wrocław. Kiedy przyjechałem na serwis, nie było już śmiesznie. Nie było już śmiesznie, bo jedno auto miało ciągle awarię, do dzisiaj jest niesprawne. Drugie auto nijak się miało z tym, co było zapewniane, że z komfortową i tak dalej limuzyną. Natomiast za oba auta raty trzeba płacić. Raty trzeba płacić i o ile w przypadku Cadillaca jeszcze chodziło mi po głowie, że może
nawet był taki pomysł stworzenia strony, te auta będą wynajmowane, czy do ślubu, czy na różnego rodzaju okazje, ale głównie do ślubów. I da się to zrobić w przypadku niektórych samochodów z leasingu, mimo że umowa leasingowa to wyklucza, dlatego że można wystąpić o to do leasingodawcy i wtedy te auta można podnajmować. I tak robię właśnie, tak spółka moja robi z podnajmowaniem aut do różnych tutaj instytucji. Natomiast w przypadku Cadillaca prawdopodobnie jeszcze wykluczała to gwarancja. I tutaj jakby moja nieuwaga, jakbym wiedział na początku i faktycznie przy podpisywaniu umowy leasingowej ktoś by mi powiedział, że gwarancja zabrania wożenia ludzi autem do ślubu, to bym się 3 razy uderzył w głowę i powiedział, jak można w ogóle taki zapis zrobić. Ale jakby to jest, mówię, sprawa z leasingach i tak dalej, więc nawet jeżeli już nie mówimy o ślubach, to gdzieś tam chciałem tym samochodem spróbować potem do leasingodawcy napisać i tak dalej. Na początku zależało mi po prostu, żeby ten samochód był sprawny. I teraz, o ile już zwroty z mojej strony, że czara goryczy się przelewała, były zrozumiałe, bo 20 tysięcy miesięcznie płacisz za 2 niesprawne auta. O tyle dzień przyjęcia auta był dniem, w którym dla mnie zatrzymała się ziemia. I naprawdę mega pozytywnie ludzie na serwisie. I naprawdę było spoko. Samochód został obejrzany, przyjęty, pokazałem konserwację podwozia, która odpada, co się okazało po prostu naprawdę niesmacznym żartem. Rozmawialiśmy o wibracjach, które są naprawdę niesmaczne. No i tam tych kilku pierdołach, bo to klasyfikuję jako pierdoły i oczywiście o awarii zawieszenia. Samochód został przyjęty i na koniec usłyszałem rzecz, która rozbudziła we mnie no już bardzo dużą czarę goryczy. Słuchajcie, oba auta są klasy premium. Nawet kiedy serwisujesz je tam, gdzie zostały zakupione, widzisz cennik. Opel przykładowo tyle, to tyle, Cadillac i Dodge jako premium 400 parę złotych za roboczą godzinę. I z tym się liczę. Ferrari 800, wiadomo, auta premium, tym się rządzą. Co nie było premium? Nie była premium sytuacja, w której poprosiłem o samochód zastępczy z racji tego, że logistycznie jest to dla mnie uciążliwe jeżdżenie z Kościerzyny do Wrocławia. Sam poprosiłem o samochód zastępczy, mimo że nie został on mi zaproponowany w żaden sposób, w żadnej formie. Tudzież mogłeś wziąć auto zastępcze z drugiego serwisu w Wejherowie. Mogłem, tylko że kiedy oddawałem do serwisu w Wejherowie samochód, tam samochód zastępczy został mi zaproponowany. Tak samo samochód zastępczy był mi proponowany za każdym razem, kiedy do Dodge'a oddawałem, na przykład coś było z Hellcatem. Zawsze, nikt się nie pytał, auto zastępcze stało. Uważam to po prostu za pewien standard przyjęty, nie musi to być pisemne, za pewien standard przyjęty w dobrym savoir-vivre, jeżeli chodzi o tego typu auta. Mamy Skody, mamy BMW-ki, mamy niższe auta i zawsze te auta zastępcze są wydawane w celu zadowolenia klienta. Tutaj usłyszałem, że takowego auta nie otrzymam, dlatego że nie poinformowałem wcześniej, że będę takowe auto chciał. No i takie auto mi zostanie teraz zorganizowane. Wezwałem jeszcze... Nie wiem, może sytuacja źle odebrana była przeze mnie i przez moich pracowników. Wręcz rozbawiło go to, że jestem oburzony tym, że nie mam auta zastępczego. Nawet Opla nie dostałem zastępczego. Tudzież nawet nie zaproponowano formy płatnej. Nawet już płatnej, nie? Mimo że gwarancja i leasing mi jako klientowi nie zapewniają tego auta zastępczego, to jeżeli jest jakaś awaria pojazdu, to zapewniają mi zwrot kosztów za auto zastępcze. To jest w ogóle inna historia. No i tutaj niestety został pierwszy raz wystosowany mail, słuchajcie, bo sytuacja była karykaturalna, jeżeli chodzi właśnie o auta zastępcze, bo po prostu zapytałem, słuchajcie, sprzedaliście mi 2 samochody za bańkę 800. 940 tysięcy kosztuje Cadillac, 800 ileś tysięcy kosztuje TRX. 2 auta są niesprawne. Od początku o tym rozmawiamy. Czy nie uważacie, że to jest trochę nie fair, że nie zaproponowaliście mi nawet auta zastępczego? Napisałem maila, w którym po prostu opisałem, jak się czuję, że czuję się jak kupa potraktowany i naprawdę nie spodziewałem się czegoś takiego, nawet w żadnym serwisie mi się czegoś takiego nie spodziewał, że takie rzeczy nie mogą mieć miejsca. Oraz dosadnie napisałem, że kurczę, chciałbym podzielić się z szeroką opinią publiczną na ten temat, że wiecie, premium to jest tylko nazwa, bo tak naprawdę jesteś medium potraktowany, albo bym powiedział nawet niżej. Nie dostając nic w zamian i jeszcze musiałbyś zimną rurką wracać, jakbyś sam przyjechał, a też był taki plan, żebym sam przyjechał w ogóle. I uwaga, na sam koniec jeszcze powiedziałem, że no, żeby tutaj jakby załagodzić tą sytuację, wręcz żądamy tego, żeby do Kościerzyny został
podobnej klasy samochód jako auto zastępcze przyprowadzony, ponieważ nie mam czym już jeździć. Nie mam. Oba auta są niesprawne. I tutaj ten epizod kończę telefonem z kancelarii prawnej firmy Hornet, gdzie jako, że prawnik dostał tylko tego jednego maila naszego, zapytał się, czy to troszeczkę tak jakby dla niego to jest szantaż. Ja się zapytałem, czy definicja szantażu nie wynika w momencie chęcia osiągnięcia korzyści jakiejś. Jaką mam korzyść w momencie, kiedy tracę 20 tysięcy miesięcznie za niesprawne samochody, oddaję te samochody na gwarancji i nawet nie dostaję auta zastępczego. Żądam po prostu auta zastępczego, bo nie mam czym jeździć, mimo że opłacam. Gdzie ja mam tu korzyść? To dostanę auto zastępcze, bo kupiłem dwa pojazdy nowe na gwarancji, które nie działają i nie mogę nimi jeździć i chcę auto zastępcze, to jest moja korzyść? No to było niesmaczne. W związku z tym skwitowane zostało to przez firmę Hornet jednym tam mailem do nas z podsumowaniem tego całego zdarzenia. No i że auto zastępcze nam nie przysługuje z tytułu gwarancji i tak dalej, i tak dalej. No i tyle. Stwierdziłem, że wow. I na tym kończę epizod przyjęcia auta i zaczynam coś, co może przejść ludzkie pojęcie, czyli odbiór samochodu. W czasie serwisowania samochodu skontaktował się ze mną serwis, już nie będę mówił w ogóle w postaci kogo, ale był to kontakt miły, był to kontakt sympatyczny. Natomiast za każdym razem prosiłem o dokumentację drogą mailową, na jakim etapie jest to, tamto. Usłyszałem, że samochód wjechał planowanego dnia i że wszystkie usterki zostały usunięte tego samego dnia. No i że prawdopodobnie przyczyną wibracji są niewyważone koła. Ok. I że przyczynę wibracji w postaci niewyważonych kół mogą usunąć, wyważając koła za odpowiednią dopłatą 200 zł. I stwierdziłem, ok. Parę dni później dostałem maila z zapytaniem, czy potwierdzam tak ową poza wymianą oleju usługę w postaci wyważenia kół. I stwierdziłem, że no, choć dziwnie się poczułem. Ja wam powiem dlaczego. Samochód został odebrany z salonu, wyprodukowany przez producenta, dostarczony do Europy, zhomologowany, przywieziony do Wrocławia. Po odbiorze samochód miał wibrację. Po zmianie opon samochód nadal miał wibrację. I dziwnym było dla mnie próba skasowania mnie za wyważenie kół bez jednoznacznego określenia, czy jest to przyczyna wibracji, czy może gdzieś jest jednak jeszcze jakaś inna przyczyna wibracji. Zgodziłem się oczywiście. Za każdym razem przed oddaniem samochodu, ja, dyrektor zarządzający moją spółką, moja asystentka, kierowaliśmy w mailach do firmy Hornet prośbę o przede wszystkim a. udokumentowanie konserwacji podwozia, bo myślałem, że zrobią to na miejscu, mając blacharnię i tak dalej. B. cały czas tych maili poszło ileś tam. I nawet w rozmowie z osobą z serwisu też podkreślałem, że i przy przyjęciu auta podkreślałem, że bardzo żądamy dokumentacji zdjęciowej, no bo chciałbym wiedzieć, co tu się będzie działo z tym autem przy konserwacji, bo profesjonalna konserwacja to jest ściągnięcie starej powłoki, założenie podkładu i nałożenie nowej powłoki, jakby nie muszę technikalnych rzeczy odpowiadać i tak dalej. Samochód stojąc na serwisie usłyszałem, że przyczyną jest wyważenie kół i nawet dostałem telefon, że już koła zostały wyważone i drgań nie ma, że absolutnie super. Poprosiłem to na mailu. Na mailu tego nie dostałem. Dostałem tylko wykaz, że było faktycznie niepodważane, ale co maszyna, to maszyna. Ale dostałem informację telefonicznie, że nie ma wibracji. Więc mówię, dobra, spoko, faktycznie może w Kościerzynie nie umieli wyważać, bo byliśmy w różnych firmach i różnie z tym wyważaniem jest, nie? To taka sytuacja może nastąpić, prawda? Natomiast auto stało jeszcze co najmniej ponad tydzień, czekając na decyzję importera, co w sprawie konserwacji. Gdy już padła decyzja importera, że faktycznie importer bierze na klatę wymianę konserwacji podwozia, było ok. Ale jak usłyszałem cenę, że jest to kilkaset euro, coś na poziomie, nie wiem, 2-3 tysięcy, bo to nie chce mi się nawet szukać tego, bardzo drobna sumka jak na taki samochód, to stwierdziłem, że uch. Natomiast miłe było to, że importer też na czas wykonywania powłoki nowej antykorozyjnej przyznaje mi zwrot za auto zastępcze do kwoty, nie wiem, 500 euro. No to spoko kwota, jakby gdzieś to tam próbuje wybalansować się wszystko.
Więc czekaliśmy tak naprawdę na to, kiedy konserwacja podwozia zostanie przeprowadzona. Oczywiście został do mnie telefon wykonany, czy ja sobie życzę jakieś konkretne miejsce, w które ma być oddane. Stwierdziłem, że absolutnie nie. Absolutnie odebrałem to auto od was z serwisu, z salonu jako nowe i chciałbym to auto tylko od was odbierać. Jak wy załatwicie sprawę konserwacji, pozostawiam wam. I tak też była oficjalna komunikacja moja w tym kierunku wykonywana. Słuchajcie, samochód odebrałem. Pojechałem odebrać dużo tych papierów. 8 czerwca, czyli no, jeżeli 12 maja miał być naprawiony, czy tam powiedzmy po 3 tygodniach od. I spoko, z tym się liczyłem, dla mnie to żaden problem. Jakby tu nie miałem żadnych pretensji ku całej sytuacji. Problem się zaczął w momencie odbioru. Mimo telefonów zapewniających mnie, że nie ma wibracji już w tym aucie, że absolutnie, przy odebraniu auta z serwisu, co nastąpiło? Zażyczyłem sobie, aby samochód został podniesiony w celu obejrzenia, wykonania tej powłoki. No bo przecież jakby oni gdzieś zawieźli, jakaś firma podwykonawcza to zrobiła i oni mi to auto wydają. No więc wziąłem tutaj z serwisem, to auto zacząłem oglądać, poprosiłem o dokumentację zdjęciową. Słyszałem, że takowej w ogóle nie ma. Przypadek? Nie. A wiecie, jak została profesjonalnie wykonana poprawka konserwacji podwozia? Nie zgadniecie. To ja wam pokażę, zobaczcie. A konserwacja z pozoru wydaje się zrobiona ok, natomiast no, nadzorowała to firma, do której poszedł samochód na reklamację, więc to ona za to odpowiada. Pod tym się podpisuje, tak? Zobaczcie. Dyfer pomalowany. Wtyczka od dyfra tutaj, wszystko pomalowane. Płosie pomalowane, czyli bardzo dobrze i bardzo mocno zabezpieczony został samochód, bym powiedział dosadnie został zabezpieczony. Wszelkiego rodzaju przewody tu po prawej zostały pomalowane. Wał. Osłony wału. O. Blachy na baku. Może się zdarzyć, prawda? Słuchajcie, wydech, tutaj mocowania wydechu, wszystko inne również zostało pomalowane. Uważaj, Stasiu. Plecionka i cała osłona termiczna również została pomalowana. Miska skrzyni biegów została pomalowana. Katalizator został pomalowany. No i tutaj creme de la creme dla moich oczu, słuchajcie, proszę. No chyba nie muszę więcej mówić, nie? Micha silnika, rozrusznik tam do góry, to wszystko jest zamalowane po prostu. Samochód został zabezpieczony już naprawdę antykorozyjnie, profesjonalnie. Co ciekawe, zobaczcie, o, to jest ta profesjonalna powłoka, tutaj zaświecę, czekajcie. Ej, widziałeś to? Zobaczcie, ej! Słuchajcie, ale na to jest gwarancja. Widziałeś, Łukasz? Chodź, zobacz. Wujo, to się palcem ściąga. No i tak to wygląda całość, nie? Całość jest miękka, klejąca i już gdzieniegdzie znowu odchodzi. O, proszę. Ale żeby było szybsze. Więc jakby nie wiem, czym to jest pomalowane, ale zobaczcie. Tylko paznokciem dotykam i to wszystko jest miękkie. No może, ale no jak widać, że się po prostu nie trzyma, bo już po prostu schodzi, tak? Więc tutaj najładniej widać na podnośniku, jak nam się to wszystko odkształca znowu. O. Ręce mi opadły i powiedziałem to przy odbiorze auta, że to jest strasznie słabe. I to jest mega strasznie słabe. I jakby nie mam słów ku temu, już by byłoby mi wstyd wydać takie auto ode mnie z serwisu. Nawet, słuchajcie, ja odpowiadam za podwykonawstwa. Moje serwisy też odpowiadają. Jest ich kilkanaście w Polsce. Kilkanaście, nie jeden. I wstyd by mi było coś takiego oddać klientowi. No ale dobra. Usłyszałem, że charczenie głośnika jest spowodowane XYZ. Spoko. Usłyszałem, że zostały spasowane elementy i zostały, i super. I usłyszałem, że komputer nie zapisał błędów, słowo klucz, w kwestii podnoszenia zawieszenia i że ta awaria zawieszenia nie jest w żaden sposób udokumentowana. I że komputer nie wykazuje żadnych błędów, więc nie mają tutaj do czego się odnieść. Jeżeli awaria się powtórzy, prosimy nagrać filmik i nam go odesłać. Będziemy mieli do czego się odnieść i tak dalej, i tak dalej. Pomyślałem, kurczę, to nie mogliście wywołać tego, pojechać w parę osób, zobaczyć, o co chodzi, bo wiecie, no według mnie jest poniżej linii przeładowania. No i jakby, ja wiem, to jest randomowa usterka, ale gdzieś tam
Okej, rozumiem, serwis podłącza wtyczkę, ma swoje procedury, na tym się to kończy. Rozumiem, naprawdę zupełnie, wystarczy mi to stwierdzenie, że dobrze, kiedy się usterka pojawi, ja wam to nagram i wam to przekażę. I wyobraźcie sobie, stwierdziłem, że dobrze, skoro nie ma wibracji, wsiądźmy w samochód, przejedźmy się. Ja oraz dwóch pracowników serwisu Hornet Wrocław. Pierwsza prosta. 80, 90, 100 na godzinę. Cóżeż się okazało, że wibracje są mniejsze. To takie jest oficjalne stanowisko i komunikacja firmy Hornet, że wibracje są mniejsze, ale jednak, wyobraźcie sobie, nadal występują. I były tak samo dokuczliwe jak przy zakupie auta, a faktycznie troszeczkę mniejsze niż po zmianie kół. Czyli faktycznie gdzieś w Kościerzynie ktoś kół nie doważył, co mogło potęgować tą wibrację, ale kiedy serwis Hornet wyważył koła i powiedział, że już jest wszystko ok, no wibracje nie ustąpiły. Co to za wibracje? Wibracje są dość silne, dlatego że mocno czuć, mocno nie, dobrze czuć się z przodu, dobrze czuć się. Ale to nie jest aż takie problematyczne. Od 80 do końca skali prędkość. Tylny rząd siedzeń, środkowy, ma już z tym duży dyskomfort. Latają, słuchajcie, zobaczcie na filmie, latają tutaj normalnie podłokietniki, butelka cała drży, prędkość 90-100. Tylny rząd siedzeń czuje się jak w takim memie. Stefan, zwolnij, jedziemy! Jest to cholernie niesympatyczne zjawisko, które może być powodowane przez bardzo wiele elementów. Od elementu przeniesienia napędu, rozdzielania napędów, wały, dyferencjały. No, mógłbym wam to tłumaczyć naprawdę masakrycznie dużo. 70 na godzinę, słuchajcie, gdzieś tam troszkę butelka skacze. Nic jakoś tak nadwyraźnego się nie dzieje, choć już na środku są wyczuwane wibracje. Słuchajcie, przekraczamy 90, 100 parę na godzinę. Zaczyna się istna magia. Teraz, o ile tutaj jeszcze butelka już zaczyna wszystko wibrować, łącznie z moimi rękami, to jest dalej przód. Teraz, Stasiu, weź sobie butelkę do tyłu. Teraz postaw ją na środku podłogi. Skrajnie z tyłu się przesiąść. No i przyznano mi niestety, pracownicy musieli przyznać, że no faktycznie czuć te wibracje. O ile jeszcze tutaj osoba z przodu czuła je mniej, to osoba z tyłu czuła je bardziej. W związku z tym, odbierając samochód, no nie chciałem tego samochodu odebrać tak jak jest, ale usłyszałem kilka fajnych rzeczy, o których zaraz wam opowiem. Natomiast przy odbiorze samochodu, słuchajcie, strasznie dużo tych kwitków. Na protokole odbioru serwis napisał stan faktyczny rzeczy w postaci. Cytuję. Po wyważeniu kół drgania są dużo mniejsze, jednak drgania są odczuwalnie, szczególnie na tylnych siedzeniach. Czyli mimo wyważenia kół i mimo skasowania mnie za tą usługę, czyli próby diagnostyki, nie została usterka usunięta. Zaczęła się szeroka polemika na temat tego, co to może być. Ja znam te historie, że te historie mogą być bardzo długo nieusuwalne, że można wymienić pół auta, żeby dojść do tego, co to jest. Można wyważać wały, półosie, przyczyn może być dużo. Usłyszałem też, że przejechano się bliźniaczym autem i usłyszałem też, że jest podobnie. Czyli dochodzimy do pewnej konkluzji, że może być to wada fabryczna tego modelu i tych modeli pobocznych. Zaproponowałem następujące rozwiązania, które potem też w mailach podkreślałem, że rozwiązanie A, satysfakcjonujące najbardziej mnie, to jest doprowadzenie stanu samochodu do zadowalającego, czyli usunięcie wibracji. Pomijam już powłokę antykorozyjną, naprawdę nie będę się szlachtował. Druga opcja, jeżeli naprawdę nie chcecie tego usunąć i tak dalej, to nie wchodząc na drogę sądową, proszę o zabranie tego auta. Cesja leasingu lub wymiana na taki wolny od VAT, ale skoro wszystkie mają, no to jest problem. No i jeżeli żaden z tych punktów nie zostanie spełniony, tych przedstawionych, no to będę musiał sprawę A przełożyć na drogę sądową, B rozważałem też, o czym poinformowałem, zrobienie o tym materiału, dlatego że jest to dla mnie straszny policzek w momencie, kiedy słyszę przez tydzień czy dwa, że auto jest ok, po czym odbiera, ma nadal wibracje, po czym słyszę, że to prawdopodobnie to auto tak ma i w ogóle. Ale mówię, po co?
nie szlachtujmy się, nie ma sensu. Czekałem na odpowiedź. Usłyszałem, że skontaktują się z producentem, importerem i tak dalej. Stanowisko zostanie tutaj ustanowione. Oczywiście powiedziałem, że w międzyczasie jeszcze załatwimy temat przysługujących nam płatności i tak dalej, i tak dalej. No i zaczął się taki bardzo, bardzo duży problem. To wszystko w tym jednym epizodzie, niechaj będzie już, bo tych epizodów potem może będzie więcej. Zaczął się jeden duży problem w postaci tego, że dość trudny zrobił się kontakt z firmą Hornet. Dość trudny dlatego, że ja czekałem na odpowiedź, co robimy dalej z Cadillaciem. W międzyczasie dyrektor zarządzający spółką, asystentka, dopinali kwity formalnościowe w postaci chociażby faktury za wynajem auta zastępczego i tutaj na czas wymiany powłoki antykorozyjnej. Tak się składa, że mam trzy firmy. Znaczy jedna ma żona, jedną mam ja i jestem jeszcze prezesem i właścicielem w 100%, no w 100% nie, ale w większościowym w spółce Miłośnicy Czterech Kółek, M4K Garage, spółka z o.o., czyli firma odpowiedzialna za franczyzy warsztatowe, która też ma od już dawna wynajem samochodów. W związku z tym, że był przyznany mi tutaj budżet na wynajęcie samochodu, ten samochód został wynajęty z spółki. Dlatego, że spółka też ma swoje samochody, które wynajmuje i na nich zarabia. Więc normalnym jest, że jeżeli ja sobie biorę jakieś auto, chociaż klasy premium ze spółki, to tu mogę zafakturować, ponieważ nie zarabia, ja tracę, żeby nie tracić, wyrównuję. Ja nie widzę w tym naprawdę nic nienormatywnego. Niestety serwis Hornet widział w tym wątku bardzo wiele nienormatywnych rzeczy. Od samego początku podnoszono, że jest to wątpliwa faktura, że jest to wątpliwy wynajem. Żądano od nas poza wystawieniem faktury dokumentów, których nie ma prawa żądać taki podmiot. Dokumentów, które chociażby są tajemnicą spółki w postaci uchwały, upoważnień, czy to wszystko jest zgodnie z procedurami i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli były wątpliwości, można to było zgłaszać do Urzędu Skarbowego, czy do innych instytucji. Niestety dostaliśmy ileś kłód pod nóg, żeby odzyskać pieniądze, które nam się należą za to, że od lutego dwa auta, a mamy lipiec, czyli mamy luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, 5 miesięcy, 100 tysięcy w ratach poszło za dwa gówna, które stoją niesprawne. Jedno wibruje jak maszynka do popcornu, drugi importer nie wie, co bardzo zrobić z tym wyświetlaczem, więc jeżdżenie autem poza tym, że jeździ do przodu i do tyłu, jest średnio przyjemne, bo wyświetlacz nie działa przez ileś godzin, potem działa, potem nie działa i tak dalej. Na domiar złego czara goryczy już poszła, już pękła, już się przelała. Wysłałem dwa albo trzy maile z zapytaniem, co robimy, czy w lewo, czy w prawo. Byłem totalnie ignorowany. Wojna tylko toczyła się na linii rychłej wątpliwości, zaraz wam to zacytuję, w ogóle, czekajcie, bo sobie to zaznaczyłem, bo to jest takie finalne słowie, dotyczące wątpliwego wynajmu. Ej, serio? Serio? Przyszedł czas, kiedy jechaliśmy i musieliśmy wziąć Cadillaca, bo ja już nim praktycznie w ogóle nie jeżdżę. Dlatego nie zmieniałem w nim opon, zostawiłem te zimowe, zostawiłem auto tak, jak jest. Czekałem na szanowną decyzję firmy Hornet, co w sprawie Cadillaca robimy dalej, bo liczyłem, że no podejmą może rękawice, że jeszcze wezmą na serwis, że coś tam posprawdzają, wiecie, nie? No jakby człowiek się łudził, a jednak nie. No cóż, okazało się, że występuje awaria zawieszenia nadal. Na szczęście XXI wiek, jechaliśmy w składzie dwóch kobiet i trzech mężczyzn o łącznej masie około 500 kg z połową baku, czy nawet pełnym. I faktycznie z podejścia producenta mogło wynikać to, że to jest na granicy DMC przeciążenia. I taki film już serio, ironiczny, nazwałbym to ironicznym filmem, wysłałem do osoby z serwisu. Do osoby z serwisu i tutaj jakże obelżywy, straszny film wysłałem, zobaczcie, do serwisu, a wysłałem tych filmów sztuk dwie. Przy osobach pięciu, przy osobach czterech, a jeszcze film stworzyliśmy, gdzie dalej po dwóch dniach i jeżdżeniu przy dwóch osobach, czyli już przy żadnej wadze, auto się nie podnosi. Czy one były obelżywe, czy nie? Wątpię. Natomiast już przy tej ironii, która miała miejsce całej, bo ironiczną jest sytuacja tego, że limuzyna klasy premium po prostu komfort ma. No dobra, nieważne, jakby sami wyciągajcie wnioski. Zobaczcie te trzy filmy.
Dobry, mamy na pokładzie raz, dwa, trzy, cztery osoby ważące około średnio 60 kilo, pokaż. Pusty bagażnik, no i nasz wdzięczny Cadillac jadący 46 na godzinę, czyli zgodnie z przepisami. Zawieszenie, jedno oczko w górę, niestety... O Boże! Zatem proszę zrobić porządek z tym samochodem wreszcie. Sytuacja ta sama. I teraz samochód stoi na postoju, wszystkie funkcje zgodnie z książką powinny działać. Niestety pokazuje nam dostępne tylko dwie pozycje. Teraz pozycja parkingowa, podnosimy oczko w górę, to jeszcze działa. Oczko, które powinno działać do 80 na godzinę, pokazuje, że... O Boże! Przeładowanie! No to dwie osoby tylko na pokładzie. I wyobraźcie sobie, że po tych trzech nagraniach, czy dwóch, firma Hornet oficjalnie ustosunkowała się do wszystkiego, co do tej pory była proszona. Skrócę wam to. Zaczęło się od końca cierpliwości i używaniem zwrotu przez państwo normatywne użytkowanie itd., itd. Dlaczego się firma Hornet zagotowała? Firma Hornet się zagotowała dlatego, że jeszcze w mailu z obciążeniem zawieszenia, niepodnoszeniem się zawieszenia dołączyłem zdjęcia tarcz hamulcowych, o których już wcześniej była mowa na serwisie, bo kiedy wydawano mi auto na serwisie, powiedziano, że tylne tarcze są już przegrzane i że może wynikać to z mojego stylu jazdy. A ja powiedziałem i buchnąłem śmiechem, że owszem, ja wszystko rozumiem, nie zajmuję się tą sprawą na razie, dlatego że czekam na waszą decyzję, co dalej z Cadillaciem. I takie były moje słowa. Natomiast serio powiedzieć, że tylne tarcze są przegrzane, a przednie nie. Tylne tak, przednie nie. Dlatego że ja nie umiem jeździć albo jeżdżę zbyt szybko i zbyt mocno hamuję tym autem i sytuację rozumiałbym, a sytuacja jest zastanawiająca, ponieważ różne firmy, Volkswagen, Audi Group, mają akcje serwisowe, gdzie tylne tarcze się przegrzewają, choć nie powinny ze względu na fizykę działania samochodu i to, że przedni układ potrafi 70-80% siły hamowania brać na siebie, więc tylny praktycznie się nie zużywa, ale występują różnego rodzaju awarie, czasami ABS, czasami ESP potrafi się podczas szybszej jazdy załączać i przyhamowywuje zbyt mocno tylnymi kołami, co powoduje przegrzewanie się tylnych tarcz lub jest problem w ogóle z układem hamulcowym, co miało kiedyś miejsce w Skodzie. I tutaj też tak jest. Normatywnie jest wyższe zużycie klocka z tyłu niż z przodu i przegrzane tarcze hamulcowe. Ale oczywiście usłyszałem, że użytkuję samochód zdecydowanie ponadnormatywnie, o czym świadczą liczne dowody, w tym uzyskane bezpośrednio od państwa. Osiąganie prędkości maksymalnych już w pierwszych tygodniach użytkowania nowego pojazdu oraz chęć osiągania jeszcze wyższych prędkości niż ustalił producent. Prawda jest taka, że samochód został mi sprzedany z informacją, że maksymalna jego prędkość to jest 210 km na godzinę, a jak już silnik został dotarty w pierwszych tygodniach i była okazja sprawdzić, tak, jeździmy wszędzie, nawet do Szczecina i dalej, więc można wjechać sobie na drogi odpowiednie i to sprawdzić, okazało się, że prędkość maksymalna pojazdu wynosi 190. I to była jedna z moich uwag serwisowych. Dlaczego powiedziano mi, że jest 210, skoro jest 190? I proszę mi to wyjaśnić. Prawda? Mogę mieć takie... Mogę żądać wyjaśnienia, ale stwierdzono, że to już jest chęć osiągania wyższych prędkości przeze mnie. No okej. Okay. Użyczanie pojazdów pracownikom do różnego rodzaju testów wyczynowych. Zamiar i być może wynajmowanie pojazdu z kierowcą do ślubu. Omówiłem to na samym początku. Nieumiejętne wyważanie kół i uwaga, pokonywanie w maju przy wysokich temperaturach tras na poziomie 1000 km po autostradach na oponach zimowych. No cóż, oddałem auto wczesną wiosną, jeszcze kiedy śnieg popadywał sobie. Tak, że jeszcze stało 3 tygodnie, no to musiałem pokonać tą trasę do domu, nie? Tak czy nie? I największy argument, jaki tutaj podnoszono, że ponadnormatywnie użytkuję auto, to jest wysokie średnie spalane zapisane w pamięci samochodu. Jakże dziwną sytuacją jest 6-litrowy, wolno ssący, 400-konny silnik w 3-tonowym samochodzie jadącym z 5 osobami, bagażem i pełnym bakiem, który pali przy 140 lub 150 licznikowym na autostradzie około 25 litrów. Jakże jest to barbarzyńska zbrodnia. Słuchajcie, jest to straszne. To jest w ogóle... no nie. I tutaj nie podnoszenie ciśnienia w oponach przy podróżowaniu z wysokimi prędkościami. Przyznam się szczerze, nie wiedziałem o tym, ale ja wam powiem lepiej. Firma Hornet
dając mi Cadillaca, sprzedając, sprzedała mi go wraz z instrukcją obsługi w schowku, taką książeczką, w języku hiszpańskim. Przepraszam, nie mogłem się zapoznać. Nie znam hiszpańskiego, ale uważałem to za normalne. Poprosiłem o książkę chociażby w języku angielskim, która nawet mi nie została wydrukowana. Przeciążanie układu hamulcowego, o czym osobiście informowano mnie i tak dalej, oczywiście sytuacja była jaka była, ale według firmy Hornet, jak to wam powiedzieć, takie zdanie kluczowe, no to jest zdanie kluczowe całego filmu. Państwa oczekiwania są niezasadne i nieracjonalne. Umiejętność eksploatowania i znajomości pojazdu mierne, a stanowisko nasze i importera jasne. Więc zgodnie z duchem maila, który tutaj ma kilka stron, firma Hornet myśli, że ja jeżdżę tyłem tym samochodem i cały czas hamuję tyłem, żeby, nie wiem, przegrzewać ten układ hamulcowy. Napisanie do mnie, że użytkowanie rama DS w trybie 4WD na asfalcie jest problemem. Mamy udokumentowane DDD, 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 obciążanie pojazdu, gdy ten nie osiąga swoich temperatur roboczy, użytkowanie rama DS w trybie 4WD na asfalcie. Kurczę, jak mierną wiedzą musi się wykazać serwis, mówiąc o ramie TRX-ie, a nie ramie DS, którego jestem posiadaczem, żeby powiedzieć, że używam go w 4WD. Samochód w postaci rama TRX nie posiada funkcji jazdy 2WD. Ma tylko 4WD auto, zresztą tutaj na zdjęciu widzicie, Stasiu, tutaj co było z prezentacji. I takowego przełącznika na tylko tylny napęd nie posiada. I to jest w ogóle jakiś niemiły żart. Oczekiwanie, żeby Escalade jeździł w trybie podniesionym z pełnym zbiornikiem i 50 osobami na pokładzie. Niekoniecznie. Żeby chociaż z dwoma osobami jeździł. Żeby mógł normalnie na polnej drodze, jak są większe dziury, bezpiecznie podnieść samochód do góry. Nie w trybie terenowym, tylko w trybie podniesionym i tak dalej. Odpowiedź dalej. Skoro ja mam mierną wiedzę. Nie wiem dokładnie, jak samochód to liczy. Może ten pomiar nie jest dokładny, ale na pewno ze względu na ochronę zawieszenia tolerancja jest skierowana w stronę bezpieczeństwa, a nie w stronę wożenia znajomych po polu. Tak odpisał serwis premium. Oczywiście temat wibracji został zepchnięty. W postaci testowania napędu. Że wszystko było sprawdzone, że winą były odważniki, które sami wyważali, rozumiecie, koła wyważyli, stwierdzili, że jest wszystko ok, a jednak przy odbiorze okazało się, że nie jest ok, to w mailu jakby już o tym fragmencie zapominamy. No, ktoś tu podpisał się pod tym, że jednak wibracje są dalej, co powoduje duży problem dalej, nie? I potem dostałem informację, że ze względu na obraźliwy i prześmiewczy i bardzo nieprofesjonalny film, jaki wysłałem, mam już zakaz skontaktowania się z tą osobą, znaczy zakaz, niechęć kontaktowania się z tą osobą, że w ogóle ani telefonicznie, ani korespondencyjnie ze mną nie będzie rozmawiać. Okej. A na koniec, na odchodne, takie postscriptum, słuchajcie, dalej z serwisu premium. Dziękuję, że w końcu udało się Państwu stworzyć właściwe dokumenty dotyczące wątpliwego wynajmu. I proszę sobie podarować wszelkiego rodzaju próby wywierania na nas presji. One nic nie zmienią, ponieważ Państwa oczekiwania są niezasadne, nieracjonalne, umiejętność eksploatowania i znajomość pojazdu mierna, stanowisko i nasze importera jasne. Powiem Wam, klasa. Cadillac, synonim luksusu. Wstyd by mi było osobiście nazwać obsługę marki premium. Nasza firma po tym filmie, już prawdopodobnie teraz, kiedy to nagrywam, czy cały dział prawny działa, stajemy na rękach, żeby leasingobiorcy niestety tutaj pchnąć do tego, żeby leasingobiorca tutaj sobie wyjaśnił sprawę z serwisem. Natomiast do dziś nie wiem, dlaczego Cadillac nie podnosi się, nawet kiedy jadą tylko dwie osoby lub jedna, co udokumentowano filmami. Nie wiem, dlaczego konserwacja podwozia została tak profesjonalnie wykonana. Trzymaj kamerę spokojnie. Że dzisiaj przy nagrywaniu odcinka, jak tam moja mierna wiedza może się ma do sekcji blacharki, lakierki w firmie Hornet, która tudzież pośredniczyła w tym i wstyd by mi było wydać. Jakżeż moja mierna wiedza ma się do tego, żeby użytkować rama w 4WD na asfalcie, który nie może być używany w 4WD, chociaż nie ma przełączenia na funkcję 2WD. No nie, jeździ 4WD auto, tak jak to auto. 4WD auto. Funkcja zalecana przez sprzedawcę przy zakupie auta. Serio? I teraz ostatnia rzecz. Mamy auto za bańkę,
które ma komfort jazdy serio na poziomie auta za 30, 40, 50 tysięcy z salonu. I teraz mamy stanowisko. Ja rozumiem, że importer wie o tym, że stanowisko tu zostało w tym mailu wyrażone, że już nic więcej nie zostanie zrobione, a nasze oczekiwania są wygórowane, słuchajcie. Czyli doszliśmy do sytuacji, w której ja jako klient zostałem postawiony przed ścianą, że ja już nic sobie nie mogę zrobić. Ja sobie mogę gdzieś tam jechać do jakiegoś innego salonu i tak dalej, ale importer tutaj określił się wyraźnie, że co? Że wibracje nie ustąpiły. No bo nie ustąpiły, słuchajcie. Że samochód nie został sprawdzony pod tym kątem, bo nie zostały wszczęte żadne inne procedury, a przy wydaniu auta zostało mi napisane czarno na białym. Ale co najlepsze, kiedy to serwis się obraził, słuchajcie, kiedy serwis się obraził, serwis w mailu wysłał załącznik. Nagle, mimo że Cadillac stał, mimo że był zgłaszany problem z tym, że jest problem z podnoszeniem się zawieszenia, nawet kiedy jestem sam albo w dwie osoby, to nagle serwis potrafił, słuchajcie, zapakować czterech chłopa, przejechać się podobnym autem i zobaczyć, że ta usterka, to nie jest usterka, tylko że u nich też występuje. Okej? I to rozumiem, tylko kiedy jadę sam, to auto randomowo się chce włączać i tak dalej. Ale wtedy serwis umiał, kiedy został zmotywowany jakże obraźliwym filmem, jakże obraźliwy film. Nagle serwis potrafił przeprowadzić porządną diagnostykę, czyli ruszyć się i przejechać się. No szkoda, że nie na moim aucie. Wtedy pewnie by się okazało, że jeżeli już wystąpi tak owe przeładowanie, to przez tydzień albo dwa nie da się tego auta podnieść, bo jest powietrze, bo coś jest nie tak. Gdzieś tam proste wyjaśnienie. Jakby dochodzimy do konsensusu, że kupno auta premium nie równa się nic w Polsce. Ja tą sprawę będę pchał dwojako. Ja tą sprawę będę pchał do Cadillaca jako producenta, nie jako importera, bo jeżeli to jest stanowisko importera, auta premium, w którym nie da się siedzieć na środkowym i tylnym rzędzie siedzeń przy 90 na godzinę, bo się czujesz jak w maszynce do popcornu. Jeżeli stanowisko importera jest takie, że po prostu nasza wiedza i użytkowanie auta jest w stopniu miernym, po czym serwis wykazuje się naprawdę miernym podejściem do klienta w moim odczuciu i miernym usunięciem usterek, bo usterki są dalej, to nie życzę Cadillacowi sukcesu na polskim rynku, ani na żadnym innym. Mi by było wstyd sprzedawać auta i tak obsługiwać klienta premium. Dlaczego? Ja wam powiem, mimo że nie ma obowiązku, to potocznie przyjęta zasada w tego typu autach jest taka, że się proponuje klientom zastępcze, że się dość dobrze podchodzi do klienta, a nawet jak klient jest upierdliwy, wydaje się sarkastyczny i niemiły, to nie pisze mu się po cisku jak zwykłemu pachołkowi. Tylko próbuje się ustalić, co się dzieje z samochodem, skąd się te wibracje biorą i dlaczego one się biorą. Sprawa będzie pchana w każdą możliwą stronę. I każda zmiana w sprawie nie chce, ale będzie relacjonowana, bo czara goryczy się przelała. Czara goryczy się przelała i jeszcze proponowałem kontakt w celu osiągnięcia jakiegoś konsensusu z właścicielem. Widać, zbyt niską osobą jestem, albo zbyt nieznaczącą, może tak to powiem, żeby się pochylić do uciążliwego klienta. Cóż, mimo kilkunastu serwisów potrafię dalej zejść rozmawiać z ludźmi. I jak jest problem, próbować go rozwiązywać. No, tak jestem wychowany. Po prostu. Natomiast tutaj jest tragedia. I powiem wam, w moim odczuciu, ja sobie z tym poradzę. W TRX-ie prędzej czy później się monitor wymieni, za parę lat się go sprzeda, bo tam w TRX-ie nic więcej poza monitorem, albo tylko monitorem jest problem. Tu, jak będzie trzeba, przeżyję okres gwarancyjny. Ustalę, skąd wynikają wibracje, naprawdę damy radę, wystarczy posiedzieć troszeczkę na tym, to wał wyważyć, to sprawdzić po łosie, to odpiąć, tam zapiąć. Jakby ja nie muszę serwisu uczyć, jak się diagnozuje, prawda? Ale jeżeli faktycznie firma Hornet, importer, nie wiem, jak to się importer nazywa, to możecie sobie posprawdzać, mają takie oficjalne stanowisko, to ciekaw jestem, co na to powie Cadillac. Taki prawdziwy, oficjalny. Bo mega super fury, dobry był dział sprzedaży. Już pomijam fakt tam potem, że dział sprzedaży się obraził na mnie, bo maila wysłałem, że zostałem potraktowany jak kupa, bo nie dostałem auto zastępczego. No dobra, rozumiem.
A jak ja się miałem czuć, kiedy dział sprzedaży zamówił pakę do TRX-a za tyle i tyle w lutym i powiedział, że za 2 tygodnie będzie, a jej nie mam do dziś. Pokrycie paki. Trzeba być takim trochę, wiecie, też dla siebie. No ale jakby mówię, ten dział kończę. Ja wam przytoczyłem historię, jaka mnie spotkała. Mnie, klienta, zwykłego, szarego obywatela. Bo to, że porozmawiamy przez telefon i tak dalej, to, że wydamy auto i napiszemy, że wibracje są dalej, a nic z tym nie zrobimy, absolutnie. To nie powoduje dobrych relacji. Chcecie być na bieżąco w tej całej sytuacji, to bądźcie. Ja jakby się nie boję, ja mam to w dupie. Ja ponoszę konsekwencje tego, co mówię, jak mówię. Natomiast nie powiedziałem nic innego, co jest udokumentowane mailami w 2 strony. Więc ja totalnie nie widzę problemu z tym. No bo jak tak można? Od tych wszystkich konserwacji i tak dalej, to bańka za auto. Pamiętacie głośną sprawę z Mercedesem AMG i podejście Mercedesa? Że może samochód zostanie naprawiony. Może faktycznie zostanie naprawiony. Lub wymieniony na wolny od VAT. Lub ewentualnie zabrane, zapomnimy o sprawie, nie chcę więcej wtedy Cadillaca, skoro każdy ma jeździć jak maszynka do popcornu, choć w to wątpię. Choć w to wątpię. I tak to wygląda. Dobrze, jako że niedziela, temat odcinka zakończony, przejdźmy do tematów przyjemniejszych, czyli jeszcze były fury marzeń 2 tygodnie temu. Warto obejrzeć, zobaczyć, fajnie było. Jest też taki krótki dział. No, przed finalną mową i takim ostatnim podsumowaniem z serca mówiłem, okazja Allegro i nie tylko okazja Allegro, więc dzisiaj naprawdę sporo się dzieje. W strefie Moto na Allegro macie jak zawsze szeroką ofertę, począwszy od zestawów narzędzi, podnośników czy kompresorów do dmuchania kół 12V, a podczas wakacji takimi niezbędnikami w trasie, którymi na pewno możecie się uraczyć i Wam się przyda. Może być lodówka samochodowa, może być bagażnik rowerowy, może być wideorejestrator, a najbardziej mi powinien być przede wszystkim alkomat. Prawko mamy jedno i nie straćmy go za głupotę. Wszystkie te produkty znajdziecie oczywiście na Allegro, a ja mam dla Was dzisiaj coś, czego dawno nie było, czyli okazję Allegro. Coś, gdzie cena spada po godzinie 12 i jest w bardzo limitowanej ilości, czyli przed Wami super produkty w super cenach. I tutaj zestaw narzędzi w super cenie. I mamy zestaw Hogerta 144 elementy za bardzo atrakcyjną cenę oraz mamy szeroki wybór chemii do wypucowania, wyczyszczenia auta przed podróżą, zestaw do pielęgnacji lakieru od Fuso i to też cena spada bardzo mocno tylko dla Was i linki macie w opisie. Mówiąc o wakacjach, też mówmy o zakupach auta, żeby nie władować się na minę, może nie taką minę, bo tutaj nic byście mogli nie zrobić czujnikiem lakieru, bo nic Wam to nie da. Ale pamiętajcie, że no właśnie, jak co miesiąc jest promocja na miernik lakieru od ProGTH, tak jak tutaj widzicie. GL Smart S, który może Wam się przydać jako fajne, skuteczne narzędzie w trudnych czasach do walki z nieuczciwymi sprzedawcami, żeby mieć pogląd na to, co kupujecie i tak dalej. I ktoś pyta, ale po co wydawać pieniądze, skoro mamy tylko raz na 10 lat kupić auto albo raz na 5 lat. No chociażby możecie na tym zarobić, bo kupujecie go a. w atrakcyjnej cenie, której nie ma normalnie stokowo, b. wystarczy, że od kumpla weźmiesz czasem dychę, dwie za pojechanie, sprawdzenia auta, tym bardziej, że jest to fajnie skonfigurowane z aplikacją, wyświetla Wam się wszystko na aplikacji, jak przebadać auto i tak dalej, potem możecie zrobić z tego PDF-a i mieć sobie gotowy wydruk, co z tym samochodem się działo, więc warto, koniecznie warto. A kończąc blok reklamowy, pamiętajcie, że auta i tak trzeba ubezpieczać i nawet w przypadku takiego potwora, to będzie kosztowało sporo, ale tu z pomocą przychodzi znana Wam i lubiana porównywarka ubezpieczeń OC, ACNW, czyli Mobi.pl. No właśnie, Mobi.pl, czyli porównywarka ubezpieczeń OC, ACNW. Niby tylko wirtualna porównywarka, byście powiedzieli, ale nie do końca. Słuchajcie, współpracujemy już naprawdę kupę lat. Mogę tylko powiedzieć, że zrobiliśmy parę fajnych projektów i co? O zgrozo, zaraz pewnie zrobimy znowu coś jeszcze w działaniach dla Was. Ale do brzegu, żeby nie przedłużać tego lokowania. Mobi, jeżeli wejdziesz w opis filmu, znajdziesz tam link, pozwala Ci na jedną bardzo fajną rzecz. Wybrać sobie spośród kilkudziesięciu ofert ubezpieczenie OC, AC lub NW na Twój samochód w najtańszej możliwej formie. Wystarczy, że wprowadzisz dokładnie swoje dane. Dokładnie, nie okłamując, wiesz tam, że masz rok mniej, rok więcej, prawko i w ogóle, bo po co, to jest niepotrzebne nikomu. Wprowadzisz dokładnie dane Twojego samochodu, klikniesz oblicz i składki Ci się ułożą od najtańszej do najdroższej. I teraz na czym polega myk? Jeżeli się okaże, że najtańsza jest porównywalna z tym, co oferuje Ci Twój zaufany agent, to miej w świadomości i miej w potylicy, że w
ciągu kilkunastu dni, czyli do miesiąca, 150 zł przy pierwszym zakupie tej polisy wraca Ci jeszcze na konto. Czyli jak miałeś u agenta 400, a nam mówi 450, to jeszcze sobie te 150 zł odlicz. Czyli nic trudnego. Dodatkowo różnego rodzaju programy lojalnościowe, polecania, macie kody drukowane i możecie tak naprawdę tą jedną polisę, którą kupicie na mubi.pl, jak dobrze pokombinujecie w okazjach i we wszystkim i tam poczytacie te promocje, jeszcze zarobić. Nie dość, że mieć ją prawie że za darmo, to jeszcze możecie zarobić i wyjść do przodu. Wystarczy klikać, czytać i rozumieć. Linki zawsze są w opisie. Kończąc ten materiał w podsumowaniu, powiem Wam tak. Ja cholernie wewnątrz to przeżywam mimo wszystko, bo no masz problem. Masz dwa auta, które zakupujesz. To takie uczucie, że jesteś bezsilny, jesteś dopchnięty do ściany i nie możesz zrobić nic, po czym na koniec firma Hornet umywa ręce, mówi, że nie umiesz jeździć, mówi, że mierną masz wiedzę na temat pojazdów i ich eksploatacji, wykazując się kompletnym brakiem merytorycznych odpowiedzi w ostatniej wiadomości. Musisz wydawać znowu pieniądze na dział prawny i tak dalej. To może być problem, bo kiedy kupowałem Dodge'a Hellcata i robiłem to w innym salonie właśnie pod Gdańskiem. Powiem Wam, od samego początku, kiedy cokolwiek by się wydarzyło, a tam parę rzeczy się wydarzyło, nie wiem, coś taki problem właśnie też z hamulcami, czy coś. To był super kontakt. Auto przyjeżdżało, zastępcze, to, tamto, jest fajnie, komitywa jest do dzisiaj. Tutaj zaczęło się mega fajnie, a skończyło się mega creepy, mega dziwnie, nie? I ja rozumiem, że może powodować pewne zdenerwowanie firmy Hornet to, że zasypywani byli mailami. A. Co dalej robimy? No bo nie wiemy, co robić. B. Kiedy może wreszcie pieniążki z łaski swojej za przeterminowaną fakturę, która ciągle jest przez Was podważana? C. Co robimy z autem? No proste. D. Proszę, tu jest film, jak auto się zacina. Z czterema, pięcioma i z dwoma osobami. Życie. Może to kogoś czegoś nauczy. Natomiast ja nie wiem, jak w przyszłości ustrzec się przed taką sytuacją. Dlaczego? Bo wyobraźcie sobie, że mam jeszcze jedno auto marki premium. Kiedy zimuję je w Katowicach, w parkingu firmy, od której je kupiłem i odbierałem latem, wiosną z parkingu, jeszcze było serwisowane i sprawdzone, wymieniane były klocki. Prawdopodobnie pracownikowi podczas wymiany klocków, może spadł jeden mały odważniczek z koła. Też były wyczuwalne wibracje. I jak to tylko zgłosiłem SMS-em, to ta firma odpowiedziała mi od razu telefonicznie, że tego i tego dnia zostanie wysłana laweta z autem zastępczym z Katowic do Kościerzyny na koszt firmy i że auto zostanie zabrane na serwis w celu wyważenia kół. A powiem tylko, że w tamtym salonie nie zostawiłem tylu pieniędzy. I nieważne, czy to jest leasingowane, czy nie, to salon dostał pieniądze. Choć w tym przypadku leasingi to nie jest 5% wpłaty, nie? To też była zupełnie trochę inna historia. To są duże wpłaty zrobione. Więc to już w ogóle jest masakra. I jeżeli ktoś jest z Was zły, że nie mówię, że kupiłem sobie nowe auto i tak dalej, słuchajcie, dzieci YouTube'a obecnie, które tam gdzieś wiodą prym na YouTube'ach, czy w ogóle strefa moto, która przeradza się w lifestyle moto i wylatuje jakimiś obrzydliwymi milionami i tak dalej, jakby no mi się to w smak nie wpisuje. I uznałem za bezcelowe robienie odcinka mówiącego, że kupiłem to, kupiłem tamto, kupiłem sramto. No kupiłem CTL-a, to zrobiłem o tym odcinek, bo to naprawdę zasługuje na informację, bo jest auto, które pali 2,60 zł na 100 km. Nie? Tyle. Teraz czekajcie na następne epizody, które napisze życie. Skończmy tą księgę na tych kilku rozdziałach. No i wszystko inne, co się będzie działo, będzie tutaj relacjonowane, bo też chcę, żebyście wiedzieli, jak podchodzić w takiej sytuacji. Jak podchodzić w sytuacji, kiedy macie coś, co jest na gwarancji, macie coś, gdzie macie prawa rękojmi i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, a macie te auta niesprawne, nie? I jakby jeszcze wyszedł fenomen w ogóle w międzyczasie, jakichś leasingów i tak dalej, o tym też trzeba zrobić odcinek. To, że głupi byłem, że podpisałem, no ale jakby nie spodziewałem się tego, że warunki gwarancji będą zupełnie inne niż w normalnych autach europejskich. I że jeszcze będą dostarczone po niemiecku. Dobrze, doszedłeś do tego momentu. Komentuj, subskrybuj, żeby być na bieżąco i widzimy się w następnych odcinkach. Trzymajcie się.
Cześć!